Witajcie kochani w nowym odcinku serii Kinomaniaczka. Tę serię znaliście wcześniej pod nazwą Kocham Kino, ale nadeszła wiosna, wszystko się odradza, wraz z nią potrzeba zmian. I takowa właśnie mnie nawiedziła i stwierdziłam, że to słowo Kinomaniaczka będzie bardziej adekwatne do mnie i do tej serii, bo jak wiecie, o filmach opowiadam w taki swój, niewymuszony sposób, trochę bardziej lifestyle'owo. Absolutnie nie wcielam się tutaj w rolę krytyka, bo ja nie przepadam za krytyką, chociaż niestety dzisiaj troszeczkę jej tutaj będzie miało miejsca, ale nie zabraknie też takich absolutnych hitów kinowych, o których wam również opowiem, ale zaczniemy od kontrowersji. Kobiety mafii. Kobiety mafii to jest film, na który naprawdę długo czekałam, bo przyznam, że dwie części Pitbulla, Patryka Wegi, bardzo mi się podobały. Były zabawne, dialogi były inteligentne, w fajny sposób Wega wkomponował przekleństwa w dialogi, które podkreślały różne charaktery sytuacyjne danych scen. Ale tutaj przekleństwa w Kobietach Mafii nie były ani śmieszne, ani straszne. Film w ogóle nie był ani śmieszny, ani straszny. I chciałabym powiedzieć, że on opowiada o kobietach polskiej mafii, tak jak tytuł wskazuje, ale no, skłamałabym wam, moi mili widzowie, to by było kłamstwo, bo film nie jest o kobietach mafii. To jest film, który opowiada o patologii w środowisku przestępczym. Wiele osób na pewno się ze mną nie zgodzi, bo wiem, że film wielu z was się podobał, a wiem to stąd, że wspomniałam wam na Instastory, że na tym filmie byłam i wyszłam zażenowana. Byliśmy w cztery osoby i tak jak mamy różne zdania, tak tym razem z kina wyszliśmy wszyscy bardzo tacy... Nawet nie, że zniesmaczeni, tylko tacy nijacy, bo film był nijaki, był nudny, scenariusz w ogóle nie trzymał się kupy, po prostu się wynudziliśmy w tym filmie. Było dużo takich scen w stylu Wegi, ale one wcześniej w tych Pitbullach były fajnie, dynamicznie ze sobą połączone, a tutaj były po prostu... w takim chaosie, były nijakie. Cały film był nijaki i myślałam, że film w jakiś interesujący sposób opowie o kobietach mafii, przedstawi różne sylwetki tychże, a tak naprawdę o kobietach mafii było niewiele i te kobiety były wszystkie co do jednej dziwne. Gra aktorska bardzo fajna, nie mogę tutaj absolutnie powiedzieć, że było inaczej, ale to nie był film, na który się w ogóle nastawiłam i tak jak po botoksie Wegi wyszłam zniesmaczona, tak tutaj byłam po prostu rozczarowana, wyszłam taka nijaka z kina, a po Pitbullach wyszłam zachwycona, bo to było kino i rozrywki, i akcji, i wzbudzało i śmiech, i czasami obrzydzenie, naprawdę targało różnymi emocjami widza, a tutaj ja nie przeżyłam żadnych emocji, co chwilę w kinie ziewałam, tak jak i wiele innych osób na sali. Dla mnie ten film w skali od 1 do 10 to... to jest 2. Kobieta sukcesu, kolejny polski film z kobietą w tytule i kolejny film, którego tytuł jest nie do końca adekwatny do treści. Jak wiecie, uwielbiam komedie romantyczne i uważam, że my Polacy potrafimy naprawdę stworzyć świetne filmy tego gatunku, które są ciepłe, opowiadają optymistyczne historie, są zabawne, są bogate w bardzo dobry humor. A to wszystko, co wymieniłam o dobrych komediach romantycznych, to w ogóle jest nieadekwatne z tym, do tego filmu. Kobieta sukcesu tytułowa to jest Mańka, dziewczyna, która mieszka w Warszawie, w jej firmie zaczyna dziać się bardzo źle, grozi jej upadek i ona postanawia zatrudnić się u konkurencji i wymyśla taką intrygę, która ma na celu przywrócenie świetności tej firmy. W międzyczasie rozstaje się z facetem. Generalnie gra aktorska w tym filmie pozostawia wiele do życzenia w przypadku większości aktorów. Że poza tytułową Mańką, w roli której widzimy Agnieszkę Więdłochę, świetną dziewczynę, jeżeli chodzi o komedie romantyczne, chociaż to też nie był szczyt tej możliwości.
filmie silnym akcentem jest pies i ten pies ratuje niektóre sceny. Jego mowa ciała i ujęcia kamery, to brzmi może trochę dziwnie, ale naprawdę pies jest w tym filmie najmocniejszą stroną całego scenariusza i w ogóle filmu. Dobra, wróćmy do tego, dlaczego uważam, że treść filmu jest nieadekwatna do tytułu. Dlatego, że ja zupełnie subiektywnie mam pewne wyobrażenie kobiety sukcesu, a Mańka do tego wyobrażenia nie pasuje. Ona pracuje w firmie, jest dyrektorem kreatywnym w firmie, która wytwarza karmę dla zwierząt i w tej firmie zarówno, jak i w firmie konkurencji, do której ona przychodzi, wszyscy chodzą w garniturach. I ja po prostu nie wiem, ja chyba się wychowałam na innej kuli ziemskiej niż scenarzysta i reżyser tego filmu, ale w tej branży nie wydaje mi się, żeby było to realne, aby ludzie ubierali się właśnie tak, żeby ten dress code był taki. Kobieta sukcesu, która mieszka w wynajmowanym mieszkaniu, jeździ Fiatem, jest młodą dziewczyną, może wszystko przed nią, może ja jestem za bardzo wymagająca. Nie wiem, ja mam zupełnie inne wyobrażenie kobiety sukcesu. Jej postać jest wrażliwa, taka ciepła, pozytywna, kocha zwierzęta, to wszystko jest fajne, ale cały scenariusz jest bardzo mdły, nudny. To jest kolejny film, na którym się nudziłam. I za chwilę wam opowiem o również polskim filmie o komedii romantycznej, w której w ogóle nie powiem ani jednego złego słowa, żebyście sobie nie myśleli, że ten odcinek zaczynam od po prostu krytykowania wszystkiego, ale tak wyszło, że dwa filmy pod rząd to są akurat polskie produkcje i akurat oba podobnie nieudane, ale nie. Nie, ten film, ta cała historia, kreacja bohaterów, tutaj nie ma charakterystycznych, fajnych bohaterów, z którymi moglibyśmy się utożsamić. Cała historia jest... Ja lubię banalne historie, żeby nie było, tak jak lubię filmy o mafii, żeby nie było, przed chwilą skrytykowałam. Ale lubię też akcję, lubię spójność, lubię ciekawe przedstawienie bohaterów, a tutaj tego wszystkiego zabrakło. No i ta żenująca gra aktorska, przepraszam was wszyscy aktorzy. Dla mnie ten film w skali od 1 do 10 to jest 1. Przepraszam, ale... Jeden. Podatek od miłości jest właśnie takim filmem, który mnie zachwycił. Polska komedia romantyczna, polska komedia przez duże K, która opowiada historię inspektor Urzędu Skarbowego, która ściga pewnego cynicznego podatnika, który popada przez nią w pewne kłopoty i aby ich uniknąć, wymyśla sobie alterego, w którym to jest męską prostytutką, która podatków płacić nie musi. Niemniej wspomniana inspektor zrobi wszystko, żeby mu udowodnić, że tą prostytutką wcale nie jest. Historia jest porywająca, jest przesympatyczna. Film jest tak śmieszny, to jest tak, słuchajcie, dobra komedia, że z ręką na sercu przez cały seans, co chwilę, cała sala śmiała się do rozpuku. To nie jest taki film, w którym jest kilka śmiesznych momentów, ale dialogi są tak zabawne, że przez cały film się śmiałam. I widz poza wartością rozrywkową obserwuje również wiele bardzo ciekawych i wartościowych wątków związanych z wyborami między karierą a miłością, z relacjami rodzinnymi. Obserwuje również relacje, która rodzi się pomiędzy, wydawać by się mogło, skrajnie różnymi bohaterami. Oraz może zastanowić się nad wartościowaniem ludzi oraz tego, jak właśnie dobieramy się w pary, kto do kogo pasuje, kto co osiągnął, kto jest tak zwanym takim życiowym nieudacznikiem. To są naprawdę bardzo fajne wartości tego filmu i tutaj tak naprawdę każdy bohater jest bardzo charakterystyczny, jest bardzo silną taką postacią aktorską, jeżeli można tak powiedzieć. Te kreacje są przedoskonale ukazane. Każdy ma zupełnie inne cechy i przyznam wam, że to jest jeden z lepszych filmów, nie tylko polskich, ale generalnie, które obejrzałam przez ostatnie miesiące, bo dał mi naprawdę bardzo wiele.
tak jak mówiłam, poza wartością taką rozrywkową, rozerwaniem się, wyśmianiem zawsze czasy, tego filmu niestety w kinach już nie ma, ale naprawdę Was zachęcam do tego, aby go obejrzeć, bo to jest film i na doła, i na gorszy czas w życiu, i do przemyślenia pewnych spraw, pewnych relacji. Naprawdę dla mnie w skali od 1 do 10, 9, żeby nie było aż tak kolorowo. Muszę odjąć jeden punkt za to, jak film był reklamowany, za jego plakat, za jego zajawki. One tak naprawdę bardzo spłyciły całą wartość tego filmu, bo skupiły się właśnie na tym motywie prostytucji. I też była tutaj, rozumiem, że jakby kreator tej zajawki chciał ukazać na przykład wielkich aktorów, którzy tutaj grali popularniejszych, tak jak Grażyna Wolszczak, która tak naprawdę zagrała tutaj mały epizod, a są inni, mniej znani aktorzy, których role były tutaj bardzo ważne, bardzo silne i niosły za sobą bardzo fajny, wartościowy przekaz. Także koniecznie zobaczcie ten film. O filmie Cudowny Chłopak gdzieś już Wam wspominałam wcześniej, nie wiem czy we vlogu, czy na Instastory, ale niektórzy z Was mogą mieć déjà vu, bo osobiście sama mam wrażenie, że już kiedyś o tym filmie opowiadałam, ale muszę o nim wspomnieć również tutaj, bo film niesie ze sobą tak fantastyczne wartości, że jeżeli jeszcze go nie znacie, to chcę Was zachęcić do tego, aby go obejrzeć. Film generalnie opowiada historię tytułowego cudownego chłopca, 10-latka, który ma zdeformowaną twarz i od dziecka przeszedł wiele operacji, trudnych chwil i my widzowie poznajemy go w momencie, w którym idzie do szkoły, do 5 klasy i to jest jego pierwszy kontakt ze szkołą, bo wcześniej właśnie edukował się razem z mamą w domu, a tutaj w roli mamy Julia Roberts, a taty Owen Wilson. Także para świetnych aktorów w bardzo ciekawych postaciach aktorskich. Wybraliśmy się do kina w czwórkę z naszymi córkami i ja byłam pełna obaw, ponieważ nasza młodsza córka Olivia, która ma 8 lat, jest bardzo wrażliwa i bałam się, czy ten film nie będzie dla niej za mocny, ale on jest tak nagrany i sceny zostały tak przedstawione, że nie ma tutaj nic drastycznego i nawet takie trudne momenty, które chłopiec przechodzi w szkole w związku z tym, że jest inny, że wygląda tak, jak wygląda, nie są takie straszne, wręcz przeciwnie, skłaniają ku bardzo głębokiej refleksji. I ten film nie opowiada tylko o trudach, z jakimi temu chłopcu przyszło żyć, z jakimi on się spotyka, ale jest on naprawdę wielowątkowy i tutaj obserwujemy relacje, które panują w tej rodzinie, takie odrzucenie córki, jego siostry, która z jednej strony kocha go ponad życie, ale z drugiej jej problemy, jej osoba są spychane na drugi plan, dlatego że ten chory chłopiec zawsze jest najważniejszy, zawsze wszyscy jakby są wokół niego, dla niego, można powiedzieć tak kolokwialnie, dmuchają na niego, a ta dziewczynka gdzieś tam z drugiego planu się przebija. To, co najbardziej mi się w tym filmie podobało, to pokazanie inności, w tym przypadku tego cudownego chłopca, jako atut, jako coś, co mimo swoich trudów prowadzi do czegoś dobrego, jako pewien, można powiedzieć, dar. Ktoś może tego nie zrozumieć i pomyśleć, no co ty w ogóle, kobieto, gadasz, no przecież chłopiec ze zdeformowaną twarzą, który jakby na starcie ma dużo trudniejsze życie, bardzo niesprawiedliwe. Oczywiście, że tak jest, ale z całej tej historii naprawdę można wywnioskować i wynieść dużo dobrego. I to też jest pokazane w relacji jego siostry z przyjaciółką, która później, widz się dowiaduje, mam nadzieję, że nie będzie to spoiler, że ta dziewczynka chciałaby być na miejscu siostry cudownego chłopca i mieć takiego braciszka, dlatego że to ta jego choroba jest pewnego rodzaju darem i ten film trzeba obejrzeć, żeby to zrozumieć. Tak jak Wam mówiłam, martwiłam się o moją córkę, tak też się martwiłam, że cały film będę płakać, ale wcale jakoś strasznie nie płakałam. On nie był, tak jak mówię, aż tak drastyczny, aż tak dobitny w swoim przekazie i myślę, że to jest celowe, bo
Film jest skierowany również do młodego odbiorcy i te sceny nie mogłyby być aż tak mocne, jakby się mogło wydawać. Generalnie jest to film pełen wzruszeń, uśmiechów, radości, łez również. Każdy z nas płakał po cichu, oczywiście poza moim mężem, on nie płacze nigdy w filmach. A nawet gdyby tak było, to nie mogłabym wam o tym powiedzieć, bo by mi tego nie wybaczył. Ja płakałam na filmie i ze wzruszenia, i ze smutku, ale to miało miejsce chyba 2 albo 3 razy, to nie jest tak, że cały film przepłakałam. Nasza starsza córka Sandra była na filmie wcześniej w kinie i powiedziała, że chce go zobaczyć raz jeszcze. Także to świadczy o pewnej sympatii, który ten film również ma w sobie i sprawia, że ja też chętnie bym jeszcze raz go obejrzała i jestem ciekawa, czy moje wnioski by były takie same. Wróciłabym chętnie do niektórych bohaterów, chciałabym jeszcze zobaczyć tego chłopca i tak się do niego wirtualnie przytulić, bo on jest naprawdę cudowny. I cały film w skali od 1 do 10 dla mnie to jest 9. 10 by była, gdyby pewne sceny były mocniejsze, ale z drugiej strony mówię, absolutnie rozumiem, dlaczego tak nie było. Aczkolwiek bardzo was zachęcam, jeżeli nie widzieliście tego filmu, do tego, żeby jeszcze gdzieś tam go sobie wypożyczyć i zobaczyć, bo w kinach już go niestety nie ma. 3 billboardy za Ebbing, Missouri jest filmem oscarowym, jak zapewne wiecie. Za rolę pierwszą i drugoplanową otrzymał statuetki, co mnie absolutnie nie dziwi. I to jest bardzo ambitne kino dla dojrzałego widza, które opowiada historię samotnej matki, która po utracie córki wskutek morderstwa wynajmuje 3 billboardy, na których umieszcza bardzo dosadny przekaz do szeryfa zajmującego się niewyjaśnioną do tego momentu sprawą. W momencie, w którym te billboardy pojawiają się za miastem, zaczynają dziać się w takim łańcuszku pewne rzeczy, w których to jedna jest następstwem drugiej. Film jest tak mocny i tak bardzo daje do myślenia i jest tak fantastycznie wykreowany, ten scenariusz tak niesamowicie wciąga widza, mimo że momentami naprawdę niewiele się w nim dzieje, a jednak skupiamy się na postaciach bohaterów. Dialogi, każdy jeden dialog można by było wyciąć z tego filmu i zrobić z niego jakiś krótki filmik z przekazem, z jakąś wartością. Jest dużo hardkorowych scen i tak naprawdę nie wiem, co jeszcze mogę wam powiedzieć o tej oscarowej produkcji, ale to jest taki film, który mną wstrząsnął, który pozostał na długo w mojej pamięci i do którego za jakiś czas wrócę. To nie jest zdecydowanie lekkie kino. Powiedziałabym nawet, że ten film jest taką współczesną wersją westernu. Momentami nawet soundtrack jest taki bardzo charakterystyczny dla tego gatunku. No i właśnie niesprawiedliwość, która spotkała tę matkę, doprowadza ją do tego, że ona walczy o swoje. Ta walka jest naprawdę bardzo trudna i tak jak wspomniałam, ciągnie za sobą łańcuch bardzo dziwnych wydarzeń, które momentami tak targają moralnością widza. Widz zaczyna się zastanawiać, czy oby na pewno ona powinna to robić, a po chwili łapie się na myśli, że przecież to jest fantastyczne, że ona walczy o tę prawdę, walczy o to, aby tego mordercę schwytano. Pokazuje niesamowitą więź między matką a dzieckiem. Tutaj też jest, no tu jest tyle różnych wątków. Nie chcę wam, słuchajcie, za bardzo spoilerować, ale sam fakt, że za rolę pierwszą i drugoplanową film dostał Oscary, no skłania ku takiej refleksji, że aktorsko... Skłania ku takiej refleksji, że aktorsko film jest bardzo mocny. Nie wiem, czy słyszycie, ale właśnie włączono muzyczkę na sali. Za chwilę zaczyna się seans. Także kochani, oni chyba mnie chcą stąd wyprosić.
i muszę znowu do was krzyczeć, ostatnio też tak było. Nie wystawiłam jeszcze oceny w skali od 1 do 10, jakby biorąc pod uwagę to, na co się nastawiłam i co zastałam i jaką wniosłam wartość z tego filmu i jak bardzo on był nieoczywisty w swoim scenariuszu i w kreacjach aktorskich i w dialogach, to jest dla mnie film na 10. Mam nadzieję, że nowa nazwa Kinomaniaczka wam się podoba. Ja lubię zmianę i ta nazwa, tak jak wam powiedziałam, jakoś tak bardziej do mnie pasuje. Ale psiku z tą muzyczką. Dziękuję bardzo, kochani, że oglądaliście. Napiszcie mi koniecznie na dole, czy zgadzacie się z moimi opiniami. Jakie filmy standardowo byście chcieli, abym obejrzała i wam zrecenzowała, opisała wam swoimi słowami. Dziękuję, że oglądaliście i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa! You wanna know if we're dangerous? You ain't hanging with no strangers. Do you wanna be famous? You just want the Lambo so you can go fast. You just want the money, man.